Maciej Wolny, wracamy do Państwa z kolejnym gorącym pytaniem na antenie telewizji w Polsce.pl. Z gorącym pytaniem o to, czy rząd Zjednoczonej Prawicy powinien zostać odwołany. Czy dokona tego między innymi Szymon Hołownia, lider Polski 2050, za sprawą swojego pomysłu o wotum nieufności dla rządu, konstruktywne wotum nieufności, jak na to reagują politycy innych partii opozycyjnych. O to wszystko zapytam moich i Państwa gości, którymi cały czas są pani poseł Karolina Pawliczak, Nowa Lewica. Pani poseł, kłaniam się pięknie. Witam ponownie w naszym studiu. Pan poseł Mariusz Gosek, Solidarna Polska. Witam również ponownie, panie pośle. No i zaczynamy od tych słów lidera Polski 2050 Szymona Hołowni, a te słowa brzmią następująco. Posłuchajmy. Jeżeli my dzisiaj mamy wyjść i coś politycznie zaproponować, to powinniśmy zaproponować konstruktywne wotum nieufności i zabrać im kluczyki do tego samochodu, którym jest państwo, już dzisiaj. Zaproponować kandydata na premiera, przekonać 10 posłów z tamtej strony, że to już jest ten czas, żeby się ewakuować na właściwą. Tak, moim zdaniem tak. Moim zdaniem to jest realne. I wyjść i powiedzieć Polakom, mamy prosty pomysł. Rząd ocalenia narodowego, nadziei narodowej na trudną zimę i na 6 miesięcy. Co pani poseł zatem na to, na ten pomysł Szymona Hołowni? Czy to jest rzeczywiście realne według pani poseł, czy niepotrzebne mącenie tej politycznej wody na naszym krajowym podwórku? Ja myślę tak, że wszystkie działania, które zmierzają w stronę tego, żeby PiS pozbyć tej władzy, czyli tego, żeby PiS odszedł z władzy dzisiaj z naszego kraju, to są właściwe i są, i uważam, że należy je przemyśleć. Natomiast ważne jest to, czy te pomysły są skuteczne. I ja dzisiaj nie mam wątpliwości, żadnych wątpliwości, że nie uda się zdobyć tych dodatkowych 10 głosów. Dlatego, że prezes Kaczyński, dopóki formułuje listy, a myślę, że już takie przemyślenia czy takie działania są podejmowane w obozie prawicy, czyli przymiarki do list wyborczych, do miejsc na listach, to trzyma wszystkich bardzo krótko i każdy liczy i każdy wierzy głęboko w to, że na tej liście znajdzie się jak najwyżej, w jak najwyższej pozycji. W związku z tym dzisiaj ten pomysł jest po prostu nierealny. Dobrze by było, aby się to udało. Pamiętajmy o tym, że aby było konstruktywne wotum nieufności, potrzeba jest minimum co najmniej 231 głosów, co najmniej 46 posłów pod wnioskiem musi się podpisać, no i oczywiście musi być przedstawiona kandydatura na premiera. To są najważniejsze w tej sprawie. Pani poseł, to o tej kandydaturze na premiera jeszcze sobie porozmawiamy. Ja teraz do pana posła chcę się zwrócić właśnie z pytaniem o ten pomysł Szymona Hołowni, bo przywołując jeszcze z jednej strony stanowisko pani poseł oczywiście, ale dodając do tego stanowisko szefa klubu Lewicy Krzysztofa Gawkowskiego, on podkreśla, że jeśli ktoś chce złożyć wniosek o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu, to niech go przygotuje, że Lewica nie będzie tutaj w niczym przeszkadzała, żeby pokonać prezesa Prawa i Sprawiedliwości i premiera Mateusza Morawieckiego. Ale tu padają ciekawe słowa, że mamy właśnie przeświadczenie, że dzisiaj chyba bardziej Kaczyński jest uzbrojony w posłów, którzy mają większość niż mniejszość. Na to samo zwraca uwagę pani poseł. Jan Grabiec, rzecznik Platformy Obywatelskiej, pytany o propozycję Hołowni, przyznaje, że każdy pomysł, który przyczyni się do skrócenia obecnych rządów, jest godny rozważenia. I to też się raczej w opozycji powtarza, ale czy nie sądzi pan, panie pośle, że to w pewien sposób być może niepotrzebne właśnie takie mącenie tej wody, ja już o tym mówiłem, politycznej, szczególnie w obecnej sytuacji? Ale to opozycja głównie się tym zajmuje, czyli mąceniem i szukaniem kolejnych jakichś awantur wewnątrz kraju w sytuacji, gdy mamy wojnę za granicami, a w rogu bram, można powiedzieć. I jak pani poseł mówi o tych listach, to ja odnoszę wrażenie, że to państwo właśnie dbacie, żeby na tych listach znaleźć się jak najwyżej, bo dzisiaj pan Szymon Hołownia powinien być równo skrytykowany przez wszystkich. Jeżeli polityk wychodzi i w sytuacji zagrożenia militarnego, w sytuacji trwającej wojny na Ukrainie, w sytuacji eskalacji tego konfliktu, tam włączają się kolejne kraje, Iran coraz bardziej wzmożoną pomoc niestety niesie dla Rosjan, na szczęście odpowiedział też tutaj Izrael, ta sytuacja jest coraz bardziej zaostrzona i w tej sytuacji wychodzi poważny polityk, a myślę, że pan Szymon Hołownia za takiego uważa się, i on mówi o konstruktywnym wotum nieufności. No szanowni państwo, zastanówmy się, w jakim czasie to się dzieje, czyli w sytuacji, gdy wdrażana jest ustawa
o obronie kraju, w sytuacji, gdy realizowane są zakupy dla polskiej armii, w sytuacji, gdy prowadzony jest szereg procedur związanych chociażby właśnie z dostarczaniem węgla dla polskich rodzin, no przede wszystkim to trzeba mieć jakiś program i go pokazać Polakom i trzeba się zastanowić, w jakim czasie to zrobić, a Polacy ci doskonale widzą, w jakim czasie, i to jest właśnie doskonały obraz i to pokazuje, czym kieruje się opozycja. Oni dzisiaj podczas tak ostrych militarnych działań na Ukrainie mówią o konstruktywnym wotum nieufności dla rządu. Kompletny brak odpowiedzialności za państwo polskie. Pani poseł, co pani na to? Absolutnie się z tym nie zgadzam, bo jeżeli wojna, oby się oczywiście tak nie wydarzyło, natomiast jeżeli potrwa jeszcze dłużej, jeżeli potrwa rok, a może dwa, to co państwo będziecie się wojną wymawiać nieustannie? Wojna jest dla was bardzo wygodną wymówką. Proszę zauważyć, że w Europie odbywają się wybory, następuje zmiana rządów i odbywa się to w sposób demokratyczny. Także proszę takich głupot, panie pośle, nie opowiadać. Ja, tak jak powiedziałam na początku, wszystkie działania, które będą zmierzać do tego, żeby skrócona została ta kadencja, chciałabym poprzeć. Natomiast no, poprzeć tak, żeby to było efektywne i skuteczne. Ale pani poseł, to ja tutaj dopytam. To ja tutaj dopytam, przepraszam, że wchodzę w słowo. Poprzeć te działania, które zmierzają do skrócenia kadencji Prawa i Sprawiedliwości. Okej, ale co z drugiej strony mamy? Co jest na stole? Właśnie chociażby w kontekście tej kandydatury na premiera. Kogo nowa lewica, kogo opozycja chciałaby postawić w takiej roli? Czy to nie będzie kwestia, która jednak może doprowadzić do pewnego skłócenia opozycji? No to wymaga na pewno porozumienia. Ja dzisiaj nie przedstawię. Ale czy to porozumienie nie powinno być najpierw przed taką propozycją konstruktywnego wotum nieufności? Oczywiście, że powinno być. Natomiast proszę zauważyć, panie redaktorze, że dzisiaj na razie tylko o tym rozmawiamy. Jeżeli doszłoby do konkretnych faktycznie w tej sprawie decyzji, to oczywiście i kandydatura premiera musiałaby być przedstawiona. Ja reprezentuję taki pogląd o to, że opozycja powinna wystartować na wspólnej liście wyborczej bądź maksymalnie powinny to być dwie listy wyborcze, po to właśnie, żeby pokazywać szeroki front porozumienia, a z drugiej strony przedstawiać konstruktywne właśnie propozycje, poza konstruktywnym wotum nieufności, o którym dzisiaj tutaj rozmawiamy, to muszą być konstruktywne propozycje rządzenia i przedstawienie programu na nasz kraj po PiS-ie, właśnie po rządach Prawa i Sprawiedliwości, bo tego oczekuje od nas też społeczeństwo, nie tylko i wyłącznie tej walki, stricte walki wyborczej, ale tego, jak chcemy zobaczyć nasz kraj, jak przedstawiamy poszczególne reformy i jak przedstawiamy program, który będzie kontynuowany w zakresie, czy w obszarze poszczególnych naszych programów, bo powiedzmy sobie też uczciwie, to jeżeli będzie taka formuła kilku partii, to też musimy z tych naszych programów wyjąć to, co dla nas najważniejsze. No ale właśnie, pani poseł, czy to nie jest już czas na formułowanie tego programu? No bo do jesieni przyszłego roku mamy w zasadzie rok, więc ten czas, no z jednej strony niby trochę go jest, ale myślę, że w kontekście właśnie budowania wspólnego programu kilku ugrupowań opozycyjnych, a nawet przy takiej jednej wspólnej liście, to już w ogóle będzie procesem dość złożonym, szczególnie, że wyzwań jest naprawdę wiele, a i trzeba być pewnie przygotowanym na to, że ten plan może się w czasie zmieniać, bo z miesiąca na miesiąc czasami nas coś zaskakuje, to widzimy w ostatnich latach tak naprawdę i za sprawą pandemii, i za sprawą sytuacji na Ukrainie, tej wojny, która tam się toczy, więc tych wyzwań jest dużo. Czy nie powinniście już w tym momencie pracować nad takim programem? To zawsze jest proces złożony i proszę zauważyć, panie redaktorze, że takie spotkania się odbywają, czy z okazji rocznicy Konstytucji, czy też ostatnio w obszarze bezpieczeństwa naszego kraju. Spotkali się liderzy, spotkali się przedstawiciele naszych formacji po to właśnie, żeby rozmawiać, żeby przedstawiać też konstruktywne propozycje, bo przecież bezpieczeństwo, kwestie dotyczące Unii Europejskiej, praworządności, te sprawy nas łączą i na pewno to będą priorytety, jeśli chodzi o współdziałanie, współpracę i dalsze działania w obszarze w przyszłej koalicji. Panie pośle.
Ja się zastanawiam tak naprawdę, czy państwo wiedzą, czemu ta narracja służy, bo ci na Kremlu, jak widzą taki przekaz, że opozycja chce obalić polski rząd, no to po prostu woda na młyn. Przecież to jest jakiś niebywały skandal, żeby dzisiaj zamiast mówić o obaleniu i stłamszeniu reżimu Putina, rozmawiać o obaleniu demokratycznie wybranego polskiego rządu. No to jest niesłychane i szanowni państwo, to wyborcy ocenią w wyborach takie właśnie zdarzenia, jak te, które dzisiaj mają miejsce. Oczywiście wilczym prawem opozycji jest krytykować, to jest prawo, które jest wpisane w demokrację i model państwa demokratycznego, a takim jest Polska, na to pozwala. Natomiast musimy naprawdę brać odpowiedzialność za te zdarzenia i te słowa, które wypowiadałem w kontekście tego, coraz jeszcze powtórzę, dzieje się na terytorium Ukrainy i faktu, że widzimy, że reżim Putina się nie zatrzymuje i obawiam się, że nie zatrzyma się jeszcze przez długi czas. Tam jeszcze ta wojna będzie trwała długie miesiące, a niektórzy też wskazują na lata, więc dzisiaj musimy jako politycy być odpowiedzialni. Nie możemy po prostu, bo ja myślę, że jesteśmy jedynym państwem dzisiaj spośród wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej, gdzie opozycja wychodzi i mówi o obaleniu rządu w takiej sytuacji. To jest jakiś niebywały skandal. Pani poseł. Niech pan czyta przepisy, niech pan czyta konstytucję, to znaczy obalenie. Nikt nie chce obalać rządu, tylko po to jest wpisany adres, po to jest wpisane konstruktywne wotum nieufności, które daje prawo do tego, żeby faktycznie w tym wymiarze i w taki sposób rząd odwołać. Także panie pośle, no co pan tutaj opowiada? Pani powiedziała nic o programie, o kandydacie na premiera i powiedziała pani, że podczas uroczystości bodajże 3 maja spotkali się narrację, panie pośle, daleko idące to są wnioski, ale gdyby wpisywać się w pana narrację, to ta wojna jest państwu po prostu na rękę. Ale pani to mówi drugi raz. Pani ciągle powtarza, to są skandaliczne. No tak, ale pan się ciągle popiera, ale pan się w moim odczuciu to jednak za mocne słowa, ale odchodząc gdzieś od tych słów, nie powtarzajmy tego, chcę zapytać pani poseł konkretnie, kto według pani powinien, czy mógłby zostać premierem, jeżeli chodzi o opozycję, jedną wspólną listę? Premierem powinien zostać zawsze lider najsilniejszej partii, która tworzy. Czyli Donald Tusk. Kto to jest? Pani poseł, a według pani... Ale ja nie wymieniłam nazwiska. Czyli w nie ma pani tak, nawet kandydata tak powinno, na premiera, tak powinno, boi się pani... Nie przekrzykujmy się, tak, drodzy państwo. Panie pośle, pan jest w studio, pan ma trochę inne możliwości. Naprawdę proszę dać mi powiedzieć. Panie pośle, pan wyciąga bardzo daleko idące wnioski, jeśli chodzi o moje wypowiedzi. Ja też sobie pozwalam na daleko idące wnioski. Podpieracie się nieustannie tą wojną, to znaczy, że dopóki trwa wojna, nie będziemy mogli przeprowadzić demokratycznych wyborów w naszym kraju. No to jesteście po prostu nieudolni. I tak to wynika z pana wypowiedzi. Natomiast jeśli chodzi o samą formułę koalicji, przyszłej koalicji rządzącej, wierzę głęboko, że opozycja przejmie władzę, to oczywiście lider największej rządzącej partii, największej partii opozycyjnej powinien być pani premierem poseł, naszego kraju. Ja może tutaj spróbuję wytłumaczyć te dwa stanowiska, gdzieś połączyć w jakimś takim zrozumieniu wzajemnym. Ja myślę, że panu posłowi chodzi o to, że mówiąc o konstruktywnym wotum nieufności, chcąc przeprowadzić takie konstruktywne wotum nieufności, właśnie nie macie kandydata na premiera, nie macie porozumienia programowego, nie wiecie, co tak naprawdę chcecie robić. I w tym kontekście to może, myślę, wprowadzać taki polityczny chaos i w obecnej sytuacji. O naszą przyszłość, ale... bo zapewniam państwa i zapewniam naszych telewidzów, że opozycja jest opozycją dzisiaj odpowiedzialną, ma swój program, ma określone założenia i odpowiedzialnie pani, przejmie rządy w naszym powiedz, kraju. Za program, a nie jakiego kandydata na premiera macie. Tak to wygląda. Cichy kandydat. Jak przyjdzie tajny, czas, to będzie kandydat. Również przedstawiony kandydat no, na premiera. Ale wy chcecie konstruktywne wotum nieufności. Nie to obawia. Przecież musicie przedstawić pani poseł kandydata przy konstruktywnym wotum nieufności. Nie macie go, to po co to cała rozruba, którą robicie. Rozmawialiśmy o tym, szanowni państwo. Ja powiedziałam, że przy konstruktywnym dzisiaj wotum nieufności absolutnie nie widzę szans na skuteczne przeprowadzenie tego procesu, dlatego że brakuje głosów. No proszę państwa, no przecież tutaj, o tym rozmawialiśmy. I tutaj stawiamy kropkę. Pięknie państwu dziękuję za naszą rozmowę. Pani poseł Karolina Pawliczak, Nowa Lewica, była moimi państwa dziękuję. Gościem. Pan poseł Mariusz Gosek, dziękuję Solidarna bardzo. Polska również. Drodzy państwo, życzę dobrego dnia, spokojnego dnia państwa, drodzy widzowie. Zachęcam natomiast do pozostania z telewizją w Polsce.pl. Wiele ciekawych propozycji jeszcze przed nami, a z mojej strony to już wszystko. Do zobaczenia.